W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Najczęściej jest to białaczka. Choroba dotyka zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. I nie wybiera, natomiast wybrać możemy my, osoby zdrowe. Wystarczy poświęcić kilka chwil, aby zarejestrować się jako dawca szpiku, bo to szpik jest ratunkiem dla chorych. Od lat rejestrację dawców prowadzi Fundacja DKMS. Cały proces rejestracji nie jest trudny, dlatego że każdy z nas może wejść na stronę internetową oczywiście organizacji DKMS i złożyć chęć, taką wolę przystąpienia jako dawca szpiku. Oczywiście taka osoba dostaje od tej organizacji taką kopertę, taki pakiet, mam tu przygotowany, w której jest zawarty oczywiście formularz zgłoszeniowy, gdzie uzupełniamy swoje podstawowe dane osobowe. W tej kopercie również jest druga koperta oraz patyczki, którymi robimy wymaz z wewnętrznej strony policzka. Później wystarczy wszystko spakować do koperty i odesłać do fundacji. Ta zajmie się całym procesem rejestracyjnym. Im większa baza, tym lepiej, bo potrzeby są ogromne. Działania DKMS-u wspierają organizacje i instytucje publiczne. W tym roku już po raz drugi akcję rejestracji dawców szpiku przeprowadzono w Ostrowieckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Myślę, że warto, dlatego że dane statystyczne są przerażające. Co 40 minut w Polsce ktoś dowiaduje się, że jest chory na nowotwór krwi, a tylko 30% z tych osób według danych statystycznych może liczyć na pomoc wśród swoich najbliższych, tak? Także bardzo warto jest zgłaszać się, dlatego że dla tych chorych znalezienie takiego bliźniaka genetycznego jest szansą na odzyskanie właśnie zdrowia i życia. Też myślę, że dla nas to jest coś takiego fajnego, że mamy swojego drugiego bliźniaka, któremu możemy pomóc i sam fakt dowiedzenia się tego, że pomogliśmy komuś, że nie siedzieliśmy po prostu w klasie, tylko przyszliśmy, zrobiliśmy sobie tą próbkę i dzięki temu komuś ratowało życie, no to kurczę. I to jest w sumie chwila, tak, no, ta próbka. Tak, chwilka. Akcja Bądź dobry dla innych skierowana była do wszystkich pełnoletnich uczniów szkół średnich, nauczycieli i osób indywidualnych oraz organizacji i instytucji. W sumie wydano 60 pakietów. Celem inicjatywy oprócz pomocy osobom z nowotworami krwi jest przede wszystkim profilaktyka i edukacja. Taki priorytet nasz to jest nawiązanie interakcji z młodzieżą. Myślę, że to jest gwarancja sukcesu i edukacyjnego, i wychowawczego. Jeżeli uczymy młodzież empatii, stawiamy na to uspołecznienie, na dialog społeczny, to jest po prostu sukces na całej linii. Taki młody człowiek wchodząc w dorosłe życie, jeżeli ma podwaliny właśnie tak naprawdę takiej prowadzonej drogi emocjonalnej, od współodczuwania innych, tych problemów, wczucia się w świat drugiego człowieka. To jest gwarancja tego, że w życiu dorosłym ta osoba wyciągnie rękę. Będzie tą osobą, która wspiera, która podnosi i która chce działać. Sama chciałabym, żeby jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia takiego czegoś, że to w ogóle nie jest ciężkie, to nie trzeba się w ogóle wysilić. Też nie ma co się bać. Jeżeli jest szansa komuś pomóc, no to kurczę, dlaczego by tego nie zrobić? Często ludzie się też boją, że właśnie pobieranie tego szpiku jest bardzo bolesne, a z tego co wiemy, no to właśnie tak nie jest. To jest po prostu pobranie krwi, a dokładnie osocza. Każdy może zostać dawcą szpiku i pomóc drugiemu człowiekowi, również poza rokiem szkolnym. Fundacja DKMS działa nieprzerwanie od 2008 roku i na ten moment w ich bazie znajduje się ponad 1,5 miliona potencjalnych dawców. Natomiast od początku działalności blisko 7 tysięcy zarejestrowanych osób oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste, aby ratować życie osobom chorym zarówno w Polsce, jak i za granicą.